Nations on Fire to ruch ludzi, których połączyło to samo marzenie, aby nieść przesłanie nadziei. Nadziei, którą odnaleźliśmy w żywym Bogu, Panu Jezusie Chrystusie, który przemienił nasze życia i włożył w nas pasję i cel, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć tego samego. W ostatnich latach mieliśmy przywilej odwiedzić 6 kontynentów i wiele krajów na całym świecie, prowadzić konferencje na stadionach, ale nie tylko. Byliśmy świadkami przełomów u dziesiątek tysięcy ludzi, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i w Polsce, działając w ewangelizacyjnym i przebudzeniowym DNA. W 2020 roku, wraz z powstaniem i wzrostem kościoła NOW Church, czyli lokalnej działalności i serca globalnej służby Nations on Fire, przyspieszyła również ogólnopolska działalność NOW. W tym samym roku, 2020, zorganizowaliśmy pierwsze This is Our Time, dwudniowe wydarzenie na skalę narodową, które zjednoczyło Kościół w modlitwie i uwielbieniu w kierunku przebudzenia, dając początek szerszemu ruchowi. Od tego momentu This is Our Time na trwałe weszło do polskiego kalendarza wydarzeń o charakterze chrześcijańskim, co roku przyciągając tysiące ludzi spragnionych świeżego dotyku Ducha Świętego, którzy wierzą w przebudzenie dla Polski i Europy. Na naszych spotkaniach, między innymi masowych ewangelizacjach z serii Czas Przełomu, widzieliśmy już tysiące ludzi odpowiadających na wezwanie do nawrócenia. Z kolei na przebudzeniowych konferencjach z cyklu Czas Poruszenia setki chrześcijan zostało rozpalonych i zbudowanych. W 2021 roku ruszyło NOW School, czyli roczna szkoła wyposażająca ludzi do służby i przygotowująca robotników na żniwo, która już w pierwszym roku miała aż 350 studentów, a w latach 2022 i 2023 przeszło 650, co stanowi fenomen na skalę kraju. W międzyczasie zaczęła rodzić się szeroka współpraca ponaddenominacyjna między kościołami, tworząc strategiczną sieć połączeń między pastorami w celu zjednoczenia przywódców duchowych dla przebudzenia w Polsce i Europie. Mowa tu o TIOT Leadership Network, czyli w skrócie TLN. To nakręca nasze serca. Rodziny, które były w totalnej rozsypce, wracające ku jedności, tworzące zdrowy i szczęśliwy dom. Ludzie uzależnieni, wychodzący ze swoich problemów poprzez niezwykłą ingerencję Boga w ich życiu. Oraz chrześcijanie, chodzący w świadomości autorytetu danego im przez samego Boga. Właśnie to nas motywuje. Głęboko wierzymy, że jest to czas na wielkie przebudzenie i żniwo w Polsce i Europie, którego jeszcze nie doświadczyliśmy. Nations on Fire to ludzie, którzy kochają Boga i Jego miłością kochają ludzi. Przy tak wielkim dziele potrzebne są dziesiątki, jak nie setki rąk do pracy. Jednak nie tylko. Potrzeba też niezliczonych godzin modlitw o naszą służbę oraz potężnego wsparcia finansowego. Chcemy zachęcić dzisiaj wszystkich z Was, którzy to oglądacie, abyście stali się partnerami i współudziałowcami w służbie i misji Nations on Fire, aby pomóc nam w realizacji wizji, którą Bóg włożył w nasze serca. Zachęcamy Cię do bycia comiesięcznym partnerem finansowym, który regularnie będzie wspierał Nations on Fire swoją cegiełką finansową. Jest nas tak wielu. Połączmy siły i razem dotknijmy niemożliwego. Amen. Kochani, kiedy ktoś by mnie zapytał 4 lata temu, czy jestem w stanie to sobie wyobrazić, powiedziałbym i tak, i nie. I nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale jedno chcę przez to powiedzieć. Jest to ogromne przyspieszenie, którego doświadczamy jako Nations on Fire. Ten wzrost, który jest, on nie może wynikać z ingerencji tylko i wyłącznie człowieka. To, co się dzieje i napędza, to jest Bóg, który tchnął nam w żagle, a my próbujemy z łódki nie spaść.
I wiecie, to jest niesamowite, jak to się wszystko po prostu rozwinęło. Kiedy rozmawiamy z niektórymi ludźmi, którzy pojawiają się na naszych spotkaniach z zagranicy pierwszy raz, nic nie wiedząc o Nations on Fire i spotykają się z takim czymś, to oni zastanawiają się, od ilu lat, jak wiele lat to się wszystko rozwijało. Kiedy ja mówię, że przyjechaliśmy w 2020 roku wraz z moją żoną i dzieckiem do Warszawy i z nami przyjechało jeszcze innych 8 osób i że spotykaliśmy się w salonie w jednym domu i że mieliśmy skarpetki, które były białe na początku spotkania, a później czarne, bo siedzieliśmy tam wiele godzin i mówiliśmy sobie o tym, co nadchodzi, to właśnie to, co mówiliśmy, że nadchodzi, to jest to, co widzimy dzisiaj naszymi oczami. I teraz za każdym razem, co roku, mówię sobie, jeżeli tak wyglądał ostatni rok, tak wyglądały ostatnie 2 lata, jak będzie wyglądał kolejny rok i następne 2 lata? I chciałbym, żebyście mogli spod swoich pięknych pupek wyciągnąć ulotki, które wam zostawiliśmy. Na środkowej stronie, kiedy to otworzycie, na środkowej stronie jest kalendarz aktywności w 2024 roku Nations on Fire. Długo nam to zajęło i nie było to łatwe zadanie, żeby przed This is Our Time 2023 móc ogłosić kalendarz aktywności w 2024 roku. Ale wszystko się udało zapiąć i chcielibyśmy wam powiedzieć, oczywiście nie przedstawiamy wam tu wszystkich aktywności, przedstawiamy wam te tylko bardziej ogólnopolskie. Praktycznie nic tu nie mówimy o działalności NOW Church. Mówimy tu tylko o tematach konferencyjnych. I robimy to z kilku powodów. Ponieważ chciałbym, żebyście nie myśleli, że o tym będzie całe kazanie. Duch Święty dał mi słowo na dziś i będzie uwolnione. Natomiast to też jest część tego, co Bóg mi powiedział. I powiedziałem do siebie przed wejściem na scenę, będę odważny, Panie, jak mi pomożesz i powiem wszystko, co kładziesz mi na serce. Dlaczego zrobiliśmy te ulotki? Ponieważ ulotki są z kalendarzem po to, abyście mogli sobie rozplanować, wiedząc, jaka jest częstotliwość spotkań, na co przyjechać i kiedy. Jeżeli miałbym wam wskazać najważniejsze wydarzenie w przyszłym roku, no to właśnie dziś na nim siedzicie. This is our time 2024. A więc właśnie się dowiedzieliście, że 11 i 12 października będzie This is our time w Warszawie. Dzień dobry. A więc 11 i 12 października odbędzie się wydarzenie This is our time. I chciałbym tutaj dotknąć tematu, który dotknąłem rok temu i pomógł pewnym ludziom, a ci, którzy go nie słuchali, bo myśleli, to nieważne, czekam na kazanie, odbili się znowu od ściany w tym roku. A więc chciałbym powtórzyć to dla dobra wszystkich. Warszawa to jest inna bajka. O czym mówię? Aby zrozumieć, jak działa Warszawa, i się nie zrazić Warszawą, trzeba poznać specyfikę miasta Warszawy. Co mam na myśli? Kochani, policzyłem sobie, że rodzina, która chce przyjechać na This is Our Time, jeżeli źle to zrobi, to przepłaci kilkaset złotych. Minimum w najlepszym rozrachunku, minimum wyliczyłem, 500 zł. I już mówię, o co chodzi. W Warszawie hotele nie są na takiej samej zasadzie działające, jak w większości małych miast w Polsce. Cena jednego dnia w danym hotelu może być 200 zł za noc, następnego może być 480. Bywały sytuacje w Warszawie, gdzie 3-gwiazdkowy hotel za jedną dobę pod Warszawą kosztował 800 zł za dobę. I nie było żadnego innego bliższego. Na jedno ze spotkań mieliśmy właśnie zaproszonych mówców. Nie będę mówił, których, bo są na sali, więc żeby się nie czuli źle z tym. I zaprosiliśmy ich na dany weekend i my sami popełniliśmy wtedy ten błąd. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że najbliższy hotel jest jakieś 15 kilometrów od nas, a w Warszawie to znaczy pół godziny w samochodzie. I okazuje się, że ten najtańszy jest za 800 zł. Wyobrażacie sobie, że na 15 kilometrach nie mogliśmy nic znaleźć i co znaleźliśmy było za 800 za dobę, a oni nie przyjechali na dobę. I teraz
Powiem wam, że co roku słyszę historię o ludziach, którzy planowali i byli na tak w swoim sercu, żeby jechać, i rozmawiają z nimi ci, którzy już mają wszystko zorganizowane na 3 tygodnie przed wydarzeniem i mówią: jedziesz? No pewnie. A masz już bilety? Jeszcze nie. A masz już nocleg? Jeszcze nie. Wiecie, co w większości przypadków takich osób się dzieje? Nie jadą. Powiem wam dlaczego. Ponieważ zaczynają szukać noclegu i dowiadują się, że jest słabo. Dowiadują się o dramatycznych cenach i o niezbyt komfortowej lokalizacji. Wchodzą na stronę Nations on Fire i rejestrują się na This is Our Time za 249 zł, gdzie mogli zrobić to za 139. Teraz pomyśl, co się dzieje, jak jest rodzina cała, która przyjeżdża i rejestruje się w najwyższym progu cenowym, a nie w najtańszym, i przepłaca po 200 zł na dobę na hotelu. To jest stracona kupa kasy. Szkoda waszych pieniędzy. I mówimy to tylko po to, aby ułatwić wam przybywanie co roku na This is Our Time. Mamy sytuacje, w których ludzie kupują sobie, rezerwują hotel na 5-6 miesięcy przed This is Our Time i spotykają się w tym hotelu z kimś, kto zarezerwował tydzień wcześniej przed eventem, i mówią: o, jesteśmy w tym samym hotelu. A oni mówią: tak. Mówi: a ile zapłaciliście? My zapłaciliśmy 300 zł. A wy? A my 700. Ponieważ w Warszawie tak to działa. I im bardziej się miejsca sprzedają, to nie jest tak, że jest, wiecie, tabliczka odwieczna, zakurzona za recepcją na ścianie wisi, która jest z bezmienną ceną. Wiesz, że kiedy przyjdziesz do hotelu w Warszawie, tako z ulicy dzisiaj, i zapytasz, ile u państwa kosztuje nocleg, to oni powiedzą, że oni nie potrafią ci odpowiedzieć, bo musisz podać datę. Ponieważ każdego dnia hotel kosztuje inaczej. I to zależy od sezonu, to zależy od momentu, w którym ty to rezerwujesz, zależy to od tego, czy w Warszawie się coś dzieje. A więc, kochani, nie zostawiajmy tych rzeczy na ostatni moment, bo jest to duże utrudnianie sobie życia. Zaplanujmy sobie to znacznie wcześniej. Przeczytasz i mówisz tak: raz, dwa, trzy, cztery, 5 konferencji w górnym przedziale, ileś tam wieczorów uwielbienia, 6 zjazdów Now School. No właśnie, dowiedzieliście się, że będzie Now School 2024. I będziemy mieli, kochani, w 2024 6-zjazdowy Now School, nie 8. Przez 3 lata robiliśmy 8-miesięcznie. Teraz robimy przez 6 miesięcy. I chcielibyśmy wam powiedzieć, że w 2024 szkoła będzie wyglądała troszeczkę inaczej, żeby nie powiedzieć, znacznie się różniła. Będziemy mieli przygotowane znacznie wcześniej, i już zarys tych tematów mamy, znacznie wcześniej tematy konkretnie dobrane, które będą miały za zadanie pomóc nam, kościołom, czyli każdemu z nas, bo jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś nowonarodzony, to jesteś częścią ciała Chrystusa, i chcemy podawać w taki sposób wykłady, które nie będą się teraz opierały tylko i wyłącznie o to, co do tej pory, bo wylewaliśmy non-stop fundament, ale teraz zaczniemy iść dalej. I dalej będziemy mówić o konkretnych zadaniach, konkretnych obszarach w Kościele. Będziemy mówić o różnych obszarach w Kościele, które są zaniedbane. Będziemy mówić o tematach, które są trudne do podniesienia, a wszyscy chcieliby posłuchać. I będziemy mówić o tych rzeczach po to, abyśmy mogli w praktyce jakoś wyjść naprzeciw tym palącym potrzebom, które są w naszym kraju. Ja nie zrobię tego sam, dlatego będziemy mieli znowu wielu mówców na Now School 2024. Będą różne obdarowania, będą różne smaki, i te Now School 2024 jest naprawdę dedykowany do budowania strategicznego Kościoła. Kościoła do budowania szkieletu, aby podtrzymać i być gotowymi na przebudzenie, o którym słyszymy, że przychodzi. I ja zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest z prawie 3000 ludzi śpiewać Jeszua, niż słuchać ogłoszenia o Now School. Ale kochani, aby w następnym roku i w następnych latach kolejne 1000 mogły poznać Jeszuę,
My musimy się czegoś nauczyć. Musimy być wyposażani. Musimy poświęcić czas na to, aby być wyposażanymi. I wiecie, ta sesja nie jest organizacyjna. To są ważne tematy, ponieważ my chcemy zrobić rzeczy, ale rzeczy same się nie zrobią. Wierzę, że każdy z was tutaj na tym miejscu chce robić rzeczy. Pytanie jest, czy wiemy, jak robić rzeczy. Bo to, że my chcemy, ja jestem tego przekonany. Pytanie jest, czy my wiemy jak. A więc szkoła jest dedykowana do tego, nie żebym ja upał przez 6 miesięcy, ale żeby przyszli różni ludzie w różnych urzędach, w różnych darach ducha i mogli wyposażać Kościół. A więc jest duży nacisk na to, aby w roku 2024, to jest kolejna zmienna, zapisywać się grupami w Kościele na online. I przerabiać to w swoich kościołach, zgromadzając się razem. Tak tylko powiem, że amen było od pastora, nie od jakiegoś mojego steamu znowu, tylko od pastora Mariusza, któremu bijemy brawo za te amen. Wiecie, dlaczego pastor powiedział amen? Bo oni to robią. Ich kościół jest w dużym procencie zaangażowany w Nowsku. Część ludzi ciska non-stop do Warszawy, a inni są online w kościele. I chciałem was zachęcić, szkoła będzie piątek, sobota. Nie będzie wchodziła w szprychy rytmu kościoła. Nie będzie to w niedzielę. I od piątku wieczór i przez całą sobotę. Pomyślcie sobie, żeby kościół zgromadzał się razem i uczestniczył w tej szkole. Gdyby potraktować to w ten sposób, ponieważ ja tak powiedziałem u nas w Now Church. Powiedziałem, kochani, Now School to nie jest konferencja dla chętnych. Now School to jest nasze seminarium w Kościele. I to jest numer jeden narzędzie podane do rozwoju Kościoła, jeżeli chodzi o kolektyw. Numer jeden narzędziem nie jest niedziela. W niedzielę nie da się za daleko budować i za głęboko. Głównym narzędziem u nas w Kościele jest Now School. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli w ten sposób, że czy nie chciałbyś, bo każdy z was pastor i każdy z was członek kościoła, kiedy przyjeżdża jakiś gość, mówicie, wow, fajnie, jest świeżość, będzie coś nowego, będziemy słyszeć jakiegoś gościa. No, kto nie lubi gości, amen? Lubimy jako pastorzy, kiedy przyjeżdżają do nas goście i usługują. Jest coś świeżego, jest coś nowego. I do czego zmierzam? Czemu nie przyjąć myślenia, które uważam jest zgodne ze stanem faktycznym, że Now School byłoby takim właśnie usługiwaniem u was w kościołach? Że to Now School będzie miejscem usługiwania w waszych społecznościach. Pastor Wojtek nie objedzie 40 kościołów w rok, ale przyjedzie na Now School jako wykładowca i będzie głosił i może dotrzeć z przesłaniem do 40 kościołów. Przyjedzie 5 pastorów, 7 pastorów, których nie dacie rady wszystkie kościoły, ich wszystkich mieć u siebie. Fizycznie nie, ale przez Now School tak. Pomyślcie o tym. Za każdym razem jako kościoły myślimy, kogo zaprosić, jakiego mieć mówcę z nami, kto może przyjechać usłużyć. Chcemy mieć świeżość w kościele. A tu masz pakiet mocnych zawodników, którzy będą usługiwać z wielkim doświadczeniem o tym, jak budować Kościół. Chciałem powiedzieć, pastorze, wierzę, że to jest w twoim interesie, aby ludzie w waszych kościołach przeszli z wami, nie bez was, z wami Now School. Amen? Mamy informacje o wydarzeniach Czas Poruszenia. Ci z was, którzy doskonale o tym wiedzą, wiedzą, o czym mówię, a ci z was, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to są konferencje takie jak This is Our Time, tylko 5 razy, 6 razy mniejsze, czyli na jakieś 500 osób. I to są konferencje, które co roku są dwa razy w roku. W tym roku, 24, wyjeżdżamy z Czasem Poruszenia poza granicę Warszawy. I pierwszy raz zrobimy Czas Poruszenia gdzieś indziej. A więc zrobimy 2 razy Czas Poruszenia w Warszawie i daty macie, ale raz zrobimy to na Śląsku. I jeszcze dodam trochę pika... A, jest Śląsk! Wy, cwaniaki, jak o tiocie mówię, to cicho siedzicie. I słuchajcie, kochani, dodam pikanterii do tej informacji i nie będzie to w Rybniku.
W Rybniku jest przywództwo w ogniu, nie chcemy ich dociążyć. W Rybniku w styczniu jest przywództwo w ogniu, konferencja dla pastorów. Na Śląsku zrobimy to gdzieś indziej. Częstochowa. Wiem, że dla niektórych to nie Śląsk. Ale w Częstochowie. Kochani, warszawiacy macie zakaz jechania. Now Church, nie jedziecie do Częstochowy na czas poruszenia. Warszawa dojedzie wszędzie. Gdybyśmy zrobili to w Berlinie, pojechaliby do Berlina. Ale nie jedziemy do Berlina, nie jedziemy do Częstochowy. To jest dla Śląska. A więc wychodzimy do Śląska z wydarzeniem Czas Poruszenia. Ale po to, aby... I zobaczcie, bo to jest ciągle działanie strategiczne. Po co my to robimy na Śląsku? Pomyślcie, po co? Okej, już pomyśleliście, pewnie macie odpowiedź, więc odpowiem. Robimy to na Śląsku po to, że odkrywam przed wami wszelkie karty. Odkryliśmy, że z Nations on Fire jest zjednoczonych około 500 osób totalnych wariatów za NOFem. Jest około 500 osób, żebym nawet nie powiedział, co będzie, ale powiem, kiedy przyjadą. Jest około 500 osób takich w Polsce. I oni są na wszystkim. Ale Bóg mi wyraźnie pokazuje, że ten movement musi się rozciągać. Dlatego jedziemy na Śląsk po tych, dla których Warszawa wydaje się za daleko. I jedziemy tam na Śląsk, żeby wyjść naprzeciw tym, którzy muszą zrobić kilka ślimaczków po drodze, zanim zrobią krok do Warszawy. Kroczek po kroczku. Niektórzy są w stanie skakać, a niektórzy robią tylko kroczki, a niektórzy się ledwo przesuwają. Chcemy dostosować się do rytmu osób, które są w potrzebie i przyjechać na Śląsk. Dlatego to właśnie robimy. I kochani, ostatnia rzecz, która chcę powiedzieć w tym temacie, to jest temat wsparcia finansowego co miesiąc tej całej maszyny. Co roku wam obiecuję i nigdy nie blefuję, że będziemy się rozkręcać. I tutaj na tej kartce na dole macie taką czerwoną, pomarańczowo-żółto-czerwoną, taką sobie część tej kartki, którą jeśli wypełnicie, a nie jest to trudne zadanie, tam jest tylko imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zgoda na RODO, żeby nie było, to w tym momencie, jeżeli to się nam uda i wy to wypełnicie, to znaczy, że chcecie być comiesięcznymi partnerami Nations on Fire. I jeżeli to wypełnicie, to wychodząc z hali, odrywacie coś, co jest bardzo łatwe do oderwania, te pomarańczowe, cała ulotka zostaje w waszych rękach, a tą końcóweczkę oderwaną wrzucicie dla wolontariuszy do koszyków, którzy są na drzwiach na wyjściu. I my się do was odezwiemy i wyślemy wam bardzo prostą instrukcję, jak możecie stać się comiesięcznymi partnerami. Wiecie, ile osób rok temu na This Is Our Time weszło w to i przesłało nam swoje, zostawiło nam swoją kartkę? 400 osób. 400 osób podjęło się decyzji, że chcą wspierać. I wiecie, z tych 400 osób, oczywiście, że nie wszyscy dotrzymali tematu, ale większość dotrzymała. I wiecie, jaki jest fenomen tej historii? Że te kwoty ich wsparcia są małymi kwotami. 10-20. Małe kwoty. Ale wiecie, co robi różnicę? Masa ludzi. I kiedy masą ludzi stajemy razem, to wtedy zaczyna się dziać. I możemy razem, tak jak powiedziałem na tym filmie, razem dotknąć niemożliwego. Ja nie chcę wisieć na ramieniu jednego biznesmena. To jest niezdrowe i dla mnie, i dla biznesmena, i dla Jezusa. Ja chcę wisieć na ramieniu Jezusa i widzieć setki ludzi, którzy stoją za tą wizją i ją supportują. A więc chcę powiedzieć, każda jedna kwota twoja co miesiąc przesłana ma ogromne znaczenie i pomoże nam w realizacji tej wizji. Jakbyście chcieli na koniec wiedzieć, jacy są nasi top partnerzy, przeczytam wam nazwiska, żartuję.
to żebyście zrozumieli poziom finansowy, ok? Ponieważ wszyscy myślą, że my obracamy, wiecie, miliony nam spadają na głowę co miesiąc i my tak się zastanowimy, może jakąś nową kolumnę za 100 tysięcy kupimy. Kochani, powiem tak, w top 5 najbardziej, najczęściej wspierających osób nas najwyższą kwotą, to ta kwota jest mniejsza niż 5 tysięcy złotych. Chciałem, żebyście rozumieli poziom. Jeżeli myślicie, że są masy ludzi, którzy biją po 50 tysięcy miesięcznie, to jesteście w ogromnym błędzie, a takie historie słucham non-stop. A więc najbardziej, najwięksi z największych partnerów finansowych, mówię stałych, co miesiąc, to jest poziom poniżej 5 tysięcy złotych miesięcznie. A ja nie mówię, że jest takich osób 20. A więc, kochani, chcę, żebyście rozumieli, skąd pojawiają się pieniądze w Nations on Fire. Od potężnej rzeszy ludzi, która wkłada małe ziarno na tą misję i tak wspólnie możemy dotykać niemożliwego. Amen? Kochani, przypowieści Salomona 29:18. Idziemy do słowa. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Widzicie, non-stop, kiedy przyjeżdża ktoś do Polski, kto przyjeżdża pierwszy raz, drugi, piąty, zauważyliście, że oni ciągle mówią to samo? Przygotujcie się, powódź nadchodzi, deszcz obecności, przebudzenie już tu jest. To jest non-stop to samo. Chciałbym wam powiedzieć, że albo oni wszyscy nie mają w ogóle bojaźni Bożej i gadają głupoty tak, żeby nas podniecić, albo w tym jest Pan. No bo jak wytłumaczyć non-stop ludzi z różnych kontynentów, z różnych krajów, nie znających się ze sobą nawzajem, którzy przyjeżdżają i mówią nam non-stop te same rzeczy? Że wielki wybuch, eksplozja przebudzenia wystrzeli z Polski i będzie miało to wpływ na otaczający nas kraj. To nie jest pierwszy i drugi raz. To się ciągle powtarza. I teraz wygląda czasami to tak, że wszyscy z zagranicy w to wierzą, a my nie do końca. My tak tego słuchamy i doszło do tego, że nam się już tak to obiło o uszy, że my już nawet na to nie reagujemy z entuzjazmem. Ludzie krzyczą, przebudzenie jest tu. Widzę to wyraźnie w duchu, a my siedzimy i patrzymy. No bo ciągle nam to mówią. Ciągle nam to mówią, ciągle mówią. Rozumiesz, jak ktoś ci ciągle mówi, jesteś piękny, no to jak już ci milion ludzi powie, jesteś piękny, no to już na ten milion jeden, to już tak reagujesz bez wielkich emocji. I teraz zobaczcie, co mówi Biblia. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. To jest w przekładzie warszawskim. Ale zobaczcie, co jest napisane w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Gdzie nie ma proroctwa, lud ginie. Ale okazuje się, że i Warszawka, i Gdańska nie trafiły. Ponieważ w oryginale hebrajskie słowo, które jest użyte w miejsce słowa objawienie i w miejsce słowa proroctwa, to jest słowo hebrajskie chazon. A słowo chazon, i wy wiecie, co ja powiem, że odnosi się do wizji, ale ja pójdę trochę dalej. A więc słowo, które jest użyte w Biblii, hebrajskie oryginalne, to słowo chazon oznaczające wizję. A więc ten werset brzmi, pokażmy jeszcze raz, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Gdzie nie ma chazon. I teraz chazon, gdybym miał wytłumaczyć słowem wizja, to jest bardzo uszczuplające tłumaczenie i definicja tego słowa. Ponieważ wizja w tym znaczeniu tego wersetu, kiedy ja mówię tylko wizja, kojarzy się nam trochę z tak jakby wiem, co mam robić, mam pomysł, prawda? Mam pomysł, wiem, co zrobić. Tak to trochę można byłoby zdefiniować. Ale ja chciałem wam pokazać, do czego odnosi się to słowo chazon. Chazon oznacza wizję, po pierwsze, wizję w stanie zachwycenia. To jest pierwszy odnośnik do chazon. Wizja,
którą łapiesz w zachwyceniu. Drugie odniesienie do Chazon jest to widzenie w nocy. I trzecie skupia w sobie kilka słów, jest to proroctwo, wyrocznia, wizja, ale chodzi o proroctwo jako Boży sposób komunikacji z Tobą, aby Ci coś pokazać. Więc teraz spróbuj przez 5 sekund, ja się na 5 zamknę, nie będzie to łatwe, ale spróbuję. Na 5 sekund zastanów się teraz, jak brzmi ten werset, gdzie nie ma Chazon, tam się lud rozprzęga. I teraz włóż te wszystkie definicje. Gdzie nie ma widzenia w zachwyceniu. Tak jakby Chazon to są obrazy, to są komunikaty, które Bóg w duchowej rzeczywistości, nie w fizycznej, w duchowej rzeczywistości chce przekazać swojemu ludowi. Chazon jako wizja nie odnosi się do wizji 3 kroki w prawo, 2 w lewo, na rondzie 2 zjazd, 500 metrów prosto, po prawej parking. Jeżeli ty to słyszysz ode mnie, to jest to dla ciebie instruktaż bez Chazon. To nie jest twój Chazon, to nie jest twoje objawienie, ty tego nie masz. Ty nie otrzymałeś Chazon. Ci ktoś przekazał, co w swoim Chazon odebrał dla ciebie, ale ty nie dotknąłeś, nie dotknęłaś Chazon. To jest bardzo ważne. Jakbym to mógł jeszcze bardziej wyjaśnić? To jest starotestamentowe myślenie o proroku. Czyli jest prorok, jedziemy do proroka, prorok mi powie, co mam zrobić. Ty nie wiesz, a ktoś za ciebie wie, bo ten ktoś, no właśnie co? A więc ty potrzebujesz wejść w Chazon i dotknąć tego osobiście, to tak jak ja bym ci pokazywał zdjęcia z wakacji. Wyobraź sobie, że w Gdańsku, na Brzeźnie pokazuję ci hotel i ty tak patrzysz na ten hotel. Ja mówię, zobacz, pokażę ci drugie zdjęcie. I na tym drugim zdjęciu jest taka fajna restauracja. A ty mówisz, wow. Ja mówię, zobacz, pokażę ci, co tam jedliśmy. Jest zdjęcie, jak ja wbijam moje kły w mięso w tej restauracji. A ten ktoś mówi, ale pyszne. I ja mówię, tak, uwierz, jest pyszne, wyznawaj to. I ten ktoś siedzi w domu, nigdy nie będąc na wakacjach, mówi, tak, halleluja, wierzę w to, to jest pyszne. To jest głupota. I tak wygląda podążanie, życie z Bogiem w oparciu o Boga w czyimś życiu. Tak, Bóg jest dobry, ten twój, bo ja osobiście nie znam, ale ten twój mi się podoba. Tak, ta wizja jest super, idę za nią, ale nawet jak z powodu gorliwości i pokory wejdziesz w wizję, co jest dobre i wystarczy na pewien okres i dla wielu jest to rozrusznik. Ale jeżeli wejdziesz w coś, jakąkolwiek wizję, jakikolwiek projekt, mam na myśli nie projekt taki techniczny, ale wizję jakąś, zdobywamy miasto, robimy to, robimy tamto, jakiś taki duchowy projekt i będziesz podążał za tym, bo przyjdziesz na każdą odprawę, na każde spotkanie, gdzie o tym się rozmawia. Ale jeżeli ty nie dotkniesz Chazon sam osobiście w rzeczywistości duchowej, ty nigdy nie będziesz mógł stać się jedno z tą wizją. To jest bardzo duża tajemnica, ponieważ wielu ludzi przychodzi i wchodzi do kościołów i mówi tak, pastorze Wojtku, pastor Olu, podoba mi się wizja winnicy.
Przeczytaliśmy wizję waszą. Słyszeliśmy o wizji waszego kościoła. Wchodzą do kościoła, są w kościele i no nie wiem czemu idziemy w lewo. Ja taką hipotetyczną historię opowiadam. I ja nie wiem czemu idziemy w lewo, ale wizja mówi, że idziemy w lewo, więc idziemy. I wiecie, wiele razy jest tak, że my nie wszystko rozumiemy i potrzeba jest nam zaufać i pójść w lewo, nawet nie wiesz dlaczego, ale idziesz. Natomiast nie może tak wyglądać całe życie. Że twoje chodzenie opiera się non-stop o jedną wielką zagadkę i jakbyś miał powiedzieć szczerze, co ty rozumiesz w danym obszarze, nie na intelekt, ale w duchu. Czy ty tą wizję kiedykolwiek zobaczyłeś? Ty wiesz, że jest co czwartek, czy tam co środa coś robione, wiesz jak to się robi, znasz te mechanizmy, ale czy ty tą wizję kiedyś zobaczyłeś? Ponieważ za czasów Mojżesza było 70 starszych Izraela, którzy widzieli non-stop, co robi Mojżesz, ale nie rozumieli, co robi Mojżesz. Byli świadkami i byli obok Mojżesza, ale nie rozumieli, co robił Mojżesz, bo byli mu kulą u nogi. I co się dzieje wtedy? Bóg mówi, przyprowadź mi 70 starszych do namiotu zgromadzenia i ja wyjmę nieco z twego ducha i włożę w ich ducha i wtedy razem z tobą będą nieśli. Widzicie? Możesz być non-stop w jakiejś wizji. Ale jeżeli nie nastąpi duchowy splot, będziesz rozumiał to na poziomie intelektu i maszynowego działania, ale nie zrozumiesz serca danego zadania. Przykład? Przykład jest taki. Człowiek nie rozumie, dlaczego głosimy Ewangelię, ale wpadł akurat do kościoła w sezonie, w którym seria była o ewangelizowaniu i słyszy, że trzeba ewangelizować, no a że chce być poddany, to idzie. I staje i mówi, bezbożniki jedne, nawracać się. Nie rozumie, że podstawowym czynnikiem ewangelizowania jest współczucie. Czuję, że dotykam jakichś murów w naszym kraju w tym momencie. I ludzie krzyczą na tych biednych ludzi. Nie chodzi mi o decybele na ulicy, ale zginiesz w piekle. Jak się nie nawrócisz, mówię ci, nie chcesz, to nie. Nie rozumiejąc, że podstawowym czynnikiem ewangelizacji jest miłość, jest współczucie, jest zabieganie o dobro drugiej osoby. Nie idziemy realizować nakazu misyjnego dla nakazu. Idziemy, teraz posłuchajcie tego, nie idziemy realizować nakazu misyjnego dla nakazu, idziemy kochać ludzi, bo Jezus kocha ludzi i nam dał tą miłość, aby kochać ludzi. A więc widzicie tą różnicę? Jeżeli będziesz tylko próbował intelektem coś złapać, to nigdy nie siądziesz właściwie na danej rzeczy. I teraz chciałbym wam pokazać, gdzie jeszcze jest w Biblii użyte słowo chazon, żebyście mogli zobaczyć, jak potężne jest to słowo. W pierwszej księdze Kronik 17:15 jest napisane tak. Zgodnie ze wszystkimi tymi słowy i zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Zgadnijcie, gdzie jest słowo chazon. Widzeniem. A więc Natan, to jest bardzo głębokie, Natan przemówił do Dawida na podstawie chazan. On mu powiedział to, co zobaczył. On dotknął tego i dał mu to, co dotknął. Nie przekazał mu pustej treści. On tego dotknął. On mu przekazał chazon. Jeszcze jest to napisane w Księdze Psalmów 89:20.
Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu. Niegdyś rzekłeś w Chazon. Widzicie, tak jakby Chazon zaczyna być jakąś platformą odbioru rzeczywistości. Księga Jeremiasza 14:14. A Pan rzekł do mnie: fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, kłamliwe chazon, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. Mówili im swoje wyobrażenia, a nie Boże chazon. Dla niektórych niespodzianka, może się okazać, że ktoś prorokuje i źle. Nie zawsze tylko dlatego, że ktoś ci podejdzie i powie: Pan mi powiedział, to znaczy, że Pan mu powiedział. A żeby jeszcze bardziej wam namieszać, to powiem coś po środku. Możesz zobaczyć coś, bo dar działa w twoim życiu, ale nie masz ogarniętego tego daru, ani nie masz doświadczenia i nie wiesz, kiedy te słowo uwolnić, i uwalniasz to, co widzisz, nie w taki sposób, jak powinieneś, i nie tam, gdzie powinieneś, i nie przy tych, przy których nie powinieneś, i jest więcej zadymy z tego tytułu niż błogosławieństwa. I człowiek się zaprze rękami i nogami i powie: ja na 100% jestem pewien, że to jest słowo od Pana. I wiecie, jaki jest fenomen tej historii? I tak może być. Tylko że nie ogarnął tego. Dlatego jak ktoś jest turbo, ultra charyzmatyczny i do tego proroczy, to błagam cię, nie bądź rumakiem, który zrywa się po prostu z zagrody. Miej nad sobą ludzi, którzy mogą cię nawigować, bo wyrządzisz dużo krzywdy w królestwie. A więc my musimy złapać te chazon. I pierwsza księga, a więc przy powieści 29:18, byliśmy tam na początku. Gdzie nie ma chazon, tam lud się rozprzęga. Połączcie to teraz. Czy nie ma tak, że nasze kościoły mają jakieś dziurawe, niewidoczne ściany? My się staramy, my przynosimy przed Pana w modlitwach miasto. Przyprowadzamy tych ludzi, oni do nas przychodzą i do kościoła przez ostatnie 10 lat weszło 700 osób, ale dalej jest 30. Wchodzi setki ludzi do kościoła, ale nadal jest 30. Bo się nam lud rozprzęga. Lud odpada, lud się rozjeżdża. Dlaczego? Bo ludzie przychodzą, słuchają i uwaga, słuchają bez wejścia w rzeczywistość duchową, czytają Słowo Boże bez Ducha Bożego, słuchają kazań bez miejsca w życiu, w którym Duch Święty przynosi objawienie, słowo rema, i słuchają treści, i te treści słuchają, starają się do nich dostosować, to tak jakby nagle ktoś, kto nigdy nie był romantykiem, ja bym powiedział: bądź romantyczny, i ten ktoś mówi: a, dobra, teraz będę. To będzie tak bardzo krzywe, że aż nie do poklejenia. Tego nie da się złapać. Pewne obszary trzeba rozwinąć. I teraz wiecie, jaki jest hit? Moje objawienie jest takie, a niektórzy pastorzy prawdopodobnie będą wdzięczni za to, że to powiem. Większość ludzi, kiedy robiłem sprawdzenie w kościołach, kiedy są nie nowi, kościół jest, zgromadzenie jest kościoła, zgromadzenie jest świętych. Ogromny procent kościoła, członków kościoła nie ma pewności swojego zbawienia. To jest fundamentalna kwestia w życiu dziecka Bożego. To jest fundament chodzenia z Bogiem.
Jak chcesz cokolwiek zrobić w swoim życiu z Panem, jak nie masz pewności, czy jesteś zbawiony? Nic zupełnie nie wybudujesz. I wiecie, jaki jest hit? Rozmawiasz z ludźmi, gdzieś cię dopadają na korytarzu, i mnóstwo mam takich historii, i po kilku chwilach człowiek mówi: 20 lat po chrzcie jestem, ale nie mam pewności zbawienia. Ja mówię: ale to co, 19 błądziłeś? Nie, 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 jestem od 20 lat w kościele. I dalej nie wiesz, czy jesteś zbawiony? Czy to nie jest dramat? Jak my chcemy przygotować się na przebudzenie, jak w kościołach ludzie nie są pewni, czy są zbawieni? I teraz, a więc coś nie gra. Nie ma dotknięcia obszaru duchowego, bo chociażby jest werset, teraz mówię bardzo już bez notatek, jest werset: nikt bez Ducha Świętego nie może powiedzieć: Jezus jest Panem. Ale dzisiaj wielu powie ci: Jezus jest Panem. Tu nie chodzi o to, że bez Ducha Świętego te słowa nie przejdą ci przez usta. Tu chodzi o to, że bez Ducha Świętego Jezus nigdy nie stanie się naprawdę twoim Panem. Bo bez objawienia jest to niemożliwe. Wiecie, dlaczego ludzie odpadają bardzo szybko od wiary? Jest wiele powodów, a ja dotknę jednego, który łączy się z tym tematem. Ponieważ oni przykleili się do doktryny chrześcijańskiej o Jezusie, a nie do Jezusa. Znają Jezusa, którego głosimy, ale nie tego, który jest w ich życiu prawdziwy. I mówią: kocham Cię, Jezu, no bo jak tak czytam, ile dla mnie zrobiłeś. Poczekaj, powiem Ci szczerze, pomyśl trochę, Ty nie musisz czytać, Ty pomyśl, co On dla Ciebie zrobił. No ale co zrobił? Widzicie, jeżeli nie dotkniemy tego obszaru chazon, gdzie przychodzi prawdziwe objawienie, prawdziwe zrozumienie, prawdziwa świadomość tego, to my nigdy nie wybudujemy czegoś stałego. Pomyślcie przez chwilę, będzie 10 sekund na myślenie, bo mi zależy bardzo, żebyśmy wyjechali stąd z czymś więcej niż z ekscytacją. Ja nie chcę, żeby pozostała w nas tylko ekscytacja, bo to nic nie da. My potrzebujemy poczynić jakieś kroki w następnych tygodniach, w następnych miesiącach. A więc pomyśl sobie o tym teraz. W rzeczywistości duchowej, ile razy dotknąłeś chazon, a ile razy podążasz za czyimś chazon? Pierwsza księga Samuela, rozdział 9, i przeczytam wersety 3, 5, 6, 10, 16, 17, 20. Wszystko macie na ekranie. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna: weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. Zadanie jest proste. Zginęły oślice, znajdź oślice. Wreszcie doszli do ziemi Sów i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim: zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. Więc co jest grane? Nie mogą znaleźć. Okay? To nie jest wielka objawiona prawda, to jest po prostu czytanie ze zrozumieniem. Poszli szukać, chodzili długo, nie mogli znaleźć. Saul mówi: słuchaj, olać te oślice, ojciec się będzie o mnie martwił, on już pewnie o oślicach nie myśli, tylko o mnie. Wracamy do domu. Szósty werset. A ten mu odrzekł: wszak jest w tym mieście mąż Boży. Jest to mąż czcigodny. Wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas, co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. Ho, 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 ho. Czy my jako kościoły nie wybraliśmy się w drogę? My jako kościoły wybraliśmy się w drogę. Ustaliliśmy sobie jakiś kierunek. Każdy jeden kościół. Chcemy zrobić to i to. Chcemy działać. Wyszliśmy w drogę. Mieliśmy określony punkt i wizję. Chcemy coś znaleźć. Ale okazuje się, to jest bardzo ważne, okazuje się, że nawet nie w pojedynkę,
A z kimś jeszcze możesz iść tą drogą i powiedzieć sobie, no nie, ale ja mam kogoś też, nie jestem sam. Okazuje się, że w statku też można jednak się na tej drodze pogubić. I zobaczcie, co się dzieje. Jest napisane tak. A może objaśni nas co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. Wtedy rzekł Saul do swojego sługi. Dobra jest to rada, chodźmy więc. I poszli do miasta, w którym mieszkał mąż Boży. Jutro o tym czasie, i tutaj skróciłem, żeby was nie męczyć, ponieważ Samuel miał widzenie i Bóg mu powiedział, jutro o tym czasie przyślę do ciebie. Więc jesteście w tej historii? Oni tam chodzą, szukają, nie wiedzą gdzie. Sługa mówi do Saula, tam jest taki facet, który wszystko wie. I zanim oni do niego dochodzą, to Bóg mówi do tego, co wszystko wie, bo wszystko wie, mówi do niego tak, jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. O oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Pomyślcie, jaki kombo w ogóle. Ten facet, mam wrażenie, Samuel, on nie tyle co wizytował w obszarze Chazon, on żył w Chazonie. On ciągle widział przez perspektywę inną. On słyszy, że za 24 godziny. Pomyśl, jak się musiały okoliczności układać, żeby to się stało. A więc Samuel chodzi w Chazon. On wie, że jutro przyjdzie facet, ale jeszcze nie wie jaki, ale się o to nie martwi, bo wie, że jak zobaczy tłum ludzi, to Bóg mu powie, który z tych wszystkich to ten. I Saul nie pyta Samuela, gdzie są oślice. Kto powinien w tym układzie zacząć dyskusję? Samuel czy Saul? Saul powinien przyjść z założenia, ty, sługa, Samuel to nawet nie wie, kim my jesteśmy i co chcemy. Więc słuchaj, ja pierwszy gadam, ty się cicho. I wyobraź sobie, że oni tam gadkę układają, jak to będzie. Oni wchodzą, a kto pierwszy się odzywa? Samuel. I mówi tak, ciebie Pan wybrał. A ten mówi, ty chyba się pomylił. Wybrał ciebie, ty jesteś pomazany, ty będziesz królem, Pan ciebie wybrał, żebyś przewodził ludowi. A jeżeli chodzi o twoje oślice, bo zaraz mi chcesz to zadać pytanie, to one się już 3 dni znalazły temu, więc ty się w ogóle o to nie martw, wszystko jest już gra. Tak naprawdę to z tymi oślicami bajka była tylko po to, żebyś ty się tu znalazł. A dlatego, że ja jestem Bożym człowiekiem, to jestem zajętym człowiekiem i to ty do mnie przychodzisz, a nie ja do ciebie. Wyobrażacie to sobie? A więc ten facet coś widział, czego nie widział Saul i czego nie widział jego sługa. Ale mimo, że nie widzieli, byli na tyle kumaci, żeby zauważyć, że nie wiedzą. Macie to? Jesteście w tym? Oni nie wiedzieli, ale zauważyli, że nie wiedzą i zauważyli, że jest ktoś, kto wie. To jest fenomen. A więc złapmy to do kupy. Wychodzi z domu Samuel i Saul i sługa. Idą z planem znaleźć. Nie będą dreptać kilka dni po to, żeby nie znaleźć. Idą, żeby znaleźć. Są z nastawieniem, że się uda. Startowaliście kiedyś w różnych rzeczach z wiarą? Z ekscytacją? Człowieku, znajdziemy te oślice. Nie ma opcji, żeby nie. Zdobędziemy miasto dla Pana. Wykarmimy wszystkich bezdomnych. Ty, ale u was w mieście nie ma bezdomnych. Rozumiecie? Jest projekt, jest pasja, jest załadowanie. Dobra, dzień się kończy. Ho! Pierwsze koty za płoty. Nic się nie stało. To dopiero pierwszy dzień. Przecież wiemy, że efekty nie przychodzą od razu. Drugi dzień, piąty, siódmy, dziesiąty i nagle dochodzisz do miejsca, do którego oni doszli i mówisz, że chyba musimy zawrócić. Wiesz, co to symbolizuje? Poddanie się. Nie doszedłeś tam, gdzie sobie wyznaczyłeś, że chcesz dojść.
tylko dlatego, że pojawiły się zmagania, tylko dlatego, że zaczęło to trwać dłużej niż myślałeś, tylko dlatego, że było ciężko i tylko dlatego, że myślałeś, ale głupio wyszło, ojciec już powinien wiedzieć nas, że już jest, to się dzieje, a się jeszcze nie dzieje, więc wychodzimy na pustosłownych, więc wróćmy do domu. Przebudzenie miało być, ale nie ma. Krzyczycie ze sceny, że ma być, ale tego nie widzimy, więc chyba przestańmy w ogóle na to jeździć i tego słuchać, bo tu nic nie widać. Widać dobrze! I czasami w naszym życiu znajdujemy się w miejscu, w którym pogubiliśmy się co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy, tak mówi werset 6. I wtedy jest moment na to, o czym mówiłem na sesji chyba piątkowej, kiedy wszyscy pastorzy wyszli na scenę, że potrzebujemy połączenia. Że potrzebujemy mieć połączenia. Dlaczego? Jeżeli ja wejdę w relację z pastorem Michałem i Eweliną Kotelnickimi i ja patrzę, jesteśmy w relacji, jesteśmy w jakiejś zależności od siebie, w jakimś partnerstwie i ja mogę go widzieć, on widzi mnie. Jeżeli ja widzę i słyszę, że on mi mówi, w roku 2000 tak nie było, ale hipotetycznie, w 2021 mówi do mnie, Jakub, słuchaj, mamy taką i taką wizję, Bóg mi położył na sercu to i to, mówię ci, to się wydarzy i ja go widzę pół roku później, te same słowa, ale entuzjazm o pół zabrany i ja go widzę rok później, a on oddycha rękawami i widzę, że wszyscy w kościele patrzą na mnie ze wzrokiem błagającym, żebym ja przemówił do niego, że się pomylił, to ja wtedy jak zobaczę i go znam i wiem o jego wizji i wiem, gdzie on idzie i jeżeli on chodził w chazon i jeżeli ja jestem w chazon i jeżeli ja mogę sprawdzić, czy to się nie zatrzymało, czy to dalej jest, to ja stanę naprzeciwko wszystkich ludzi w ich kościele i powiem, chciałbym odnieść się do sytuacji, która leży wam na sercu. Idziemy dalej! Bo to dalej jest. Ale pomyśl sobie, że zostaną sami. Pomyślcie, ile kościołów zawróciło bez oślic i wróciło do domu. Wyszli na wielką misję z wielkim marzeniem, ale nie dotarliśmy. A co jeśli, nie wiem czy tak jest, ale sobie pofantazjujmy, że na końcu tej sceny, tam na końcu są oślice. I my wszyscy kościoły wiemy, wszystkie, że tam na końcu są te oślice, bo one reprezentują to, po co idziemy, to, czego szukamy, to, gdzie zmierzamy. Jest wyznaczona jakaś wizja, jakiś cel. I wszyscy idziemy, come on, idźmy za tym i napieramy, i napieramy, i napieramy, i napieramy. Mija rok, mija dwa, mija cztery, przypominam, nie jestem pewien, czy tak jest, ale może, przypuśćmy. I teraz idziemy dalej i nagle mówisz tak, no ale już tutaj mówili, że jesteśmy coraz bliżej, już tutaj mówili, że jesteśmy coraz bliżej, już tu mówiliśmy, że to już słychać, tutaj już mówili, już to czujemy, ostatkami sił dochodzimy tu, ale nadal nic nie ma. I teraz uwaga, 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 w rzeczywistości duchowej nie ma próżni, w momencie, kiedy ty się zatrzymujesz, to twój dystans pomiędzy tobą a oślicami nie pozostaje taki sam. Ty się cofasz. A więc może to przebudzenie, o którym mówimy, jest w zasięgu ręki, ale trzeba troszeczkę bardziej uwierzyć, bardziej docisnąć i zrobić kilka więcej kroków wiary. Może ono zawsze tam było. Może ono zawsze tam czeka. I może to naprawdę jest nasz czas. Ale my stoimy gdzieś bardzo blisko. Czujemy to. Krzyczymy amen. Ale mówimy, nie widzę, nie czuję. Gdzie jest to przebudzenie? Jest tak blisko. Włącz chazon. Włącz chazon. Znajdziesz. Zobaczysz. Pomyśl sobie. Chodzę w ciemnym pomieszczeniu, ciemno jak w trumnie, nic nie widzę. I szukam tej ściany,
na której jest ten włącznik światła, jestem u kogoś w gościach, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Wystarczy, że chodzę na oślep i mogę na pokoju 12 metrów kwadratowych chodzić non-stop i się gubić, bo straciłem orientację w terenie. I pomyśl sobie, że nagle ktoś na podczerwieni obserwuje cię w pokoju i mówi, no cymbał. Na metr od niego jest włącznik. Na metr. I włączają ci światło, a ty mówisz, o. I może z tym przebudzeniem to nie jest tak, że ono jest gdzieś bardzo daleko i jest nieosiągalne. Może to jest tak, że to jest już Jezus malutki w pieluchach, który wchodzi do świątyni i Symeon bierze go w ręce i mówi, bo tak było w Biblii. Pamiętacie? Mam nadzieję, że czytacie. I jest napisane, że Symeon, kiedy ujrzał niemowlę, ujrzał to dziecko, on się rozradował, bo on mówi, moje oczy ujrzały zbawienie Izraela. A ktoś powie, to jest zbawienie Izraela? I wyobraź sobie, mleko. Myślicie, że Jezus był bezmleczny? Przebył drogę. On też chodził do toalety. Ponieważ był też człowiekiem na ziemi. I stał się jednym z nas, Biblia mówi. Wszedł pomiędzy nas, był jak my. Oznacza to, że na tych rękach nie unosiła się aura Filipsa chwały. Wiecie, neony świeciły nad głową, a aniołowie 2 metry nad ziemią wachlowały. Nie, to było dziecko, które na pewno, czy to teraz, czy godzinę później, ale płakało. I teraz Izrael od wielu lat oczekuje zbawienia. Izraela, wybawienia. Czekają na Zbawiciela. Pomyśl sobie, ile jest już wymyślonych obrazów, jak on będzie wyglądał. I wyobraź sobie, że tam jest jakaś grupa modlitewna, która napiera, pości, musi przyjść Mesjasz. I nagle, wiesz, oni idą znowu do świątyni się modlić, żeby Mesjasz przyszedł. I patrzą, a tam jakieś dziecko wyje w rękach, patrzą Symeon, mówi, Symeon, chodź do nas, będziemy się modlić o przebudzenie w Jerozolimie, o przebudzenie w Izraelu, żeby Mesjasz przyszedł. A Symeon z tym dzieckiem na rękach mówi, ale to jest on. Pomyśl sobie, co ci ludzie by powiedzieli. Symeon, za dużo pościsz, chodź. Dzieje apostolskie 10 od 1 do 5. Jestem blisko końca. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Pozwólcie tego określenia. Dający non-stop hojne jałmużny i modlący się nieustannie do Boga. Kurczę, brzmi jak fenomenalny gość. I zobaczcie, co jest napisane. Ujrzał wyraźnie w widzeniu. Jak ujrzał? Wyraźnie. O, jaką ja mam teraz akcję. Jeżeli chcesz widzieć wyraźnie chazon, módl się nieustannie. To jest tajemnica. Bez modlitwy nie będziesz człowiekiem chodzącym w duchu. Będziesz wszystko łapał na czapę. Będziesz łapał wszystko na intelekt. I później ludzie stoją i mówią, ale ja muszę wszystko zrozumieć, a to się nie dogadamy. Nieustannie się modlący. Tak przy tych ulotkach ze wsparciem, zastanówcie się o tej części pierwszej wersetu, dający hołd na jałmużny.
I teraz zobaczcie, nieustannie modlący ujrzał wyraźnie w widzeniu. W widzeniu za dnia. Około 9:00 anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Teraz tak, zobaczcie, jakie zbombardowanie pewnych mitów chrześcijańskich. Bóg do mnie nie mówi. Bóg nigdy mnie nie wezwał po imieniu. Nigdy Boga nie słyszałem. Nigdy nic w duchu nie widziałem. A czy proces zachowałeś? I teraz ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, odzywka jego jest hitowa: co jest, panie? Wygląda na to, że dużo się modlił, ale nie chodzi za mocno z Bogiem od wielu lat. Dopiero się uczy. Co jest, panie? Kurczę, co za gość. I rzekł mu: modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Ale mnie korci o tych jałmużnach, ale zostawię. Ale mnie korci. Ale jedno zdanie tylko. To jest potwierdzenie tego wszystkiego, co męczę od 8 lat, że ofiara nie jest jakimś ogłoszonkiem i wyrwanym z projektu tematem, ale jest to wszystko ze sobą powiązane, scalone i ze sobą jedno. Ani nie mniej, ani nie więcej, ale ważne ze sobą nawzajem. Nie będziemy szukać mniej ważne, bardziej ważne, które to ma miejsce. Jest to w rozkładzie. I teraz, ale skupiamy się na modlitwie, bo już i tak wszyscy wypełnicie ulotki. I teraz zobaczcie, co dalej. Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. A więc oznacza to, że nasze modlitwy pokonują jakąś drogę. Ho, 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 ho. Oznacza to, że jak się, jasny Panie, zlitujesz w końcu i w końcu myślisz: dobrze, to się pomodlę, Panie Jezu. A ta modlitwa twoja tak piu, i tu ma pik. No dobra, jutro pomodlę się troszkę dłużej. Twoje modlitwy mają dotrzeć do czaszy modlitwy przed tronem Bożym i mają się w czaszach twoje modlitwy, jak miłe wonności Panu, zacząć przelewać. Ty nie masz się pomodlić, ty masz żyć modlitwą. Życie z Bogiem i ludzie mówią do mnie tak: no dobra, okej, przekonałeś mnie, to pomódl się, żebym zobaczył. Dalej nie kumasz. Dobra, dobra, już, okej, już wierzę. Nie. Ujrzał wyraźnie. I teraz zobaczcie werset 5. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Oj, 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 oj. Wygląda mi na to, że ta relacja z Bogiem to nie jest tylko soaking na YouTubie, miła melodia, leżenie pępkiem do góry i Panie, więcej dreszczy, więcej dreszczy. Ludzie mówią: ja chcę poczuć, ja chcę poczuć, daj ci, pomogę. Co ty chcesz poczuć? Będziesz całą wieczność w niebie czuł. Teraz robimy przebudzenie. Ale ludzie mówią: ja nie czuję tego, this is our time. Mnie nie porusza, mnie nie porusza to, że tam się prawie 3 koła ludzi zjechało. To jest takie normalne w naszym kraju. A ja tak daleko mieszkam, przecież to Łódź. Nie będę jeździć. Deszcz pada, jeszcze coś na A2 się stanie. Autostrada.
ujrzał wyraźnie w widzeniu. A więc zobacz, on go ujrzał, on go usłyszał, on dostał polecenie, krok 3 i krok 4 wykonał. Niespodzianka, czwarty też jest ważny. Czwarty też jest ważny. Ludzie mówią, słyszałem, jak Pan mi powiedział. Nie raz, nie dwa i nie pięć. Ludzie mi mówili, Pan mi powiedział. Pod koniec roku prześlemy ogromną kwotę pieniędzy na Nations on Fire. Ja szczerze, ani o jeden puls nie podskakuje mi już. Jak 70 na spoczynku siedzi, 71 nawet nie wybija. Ja mówię, człowieku, jak ty w ogóle o mnie będziesz pamiętał na koniec roku, to będzie fajnie. Jesteśmy mistrzami deklaracji. Mistrzami tego, że Pan nam powiedział. Ale wiesz co? Jeden fenomenalny gość wchodzi do Lidla, zamyka oczy. Prawdziwa historia. Kładzie rękę na półkę z winami. Polski chrześcijanin. Zamyka oczy. A Duch Święty mu mówi, stop, te na wieczerze. Ja mówię, Boże, co to kurcze jest? Co to za kosmity? Po prostu niewiarygodne. Pomyśl sobie, że wchodzisz do Lidla, widzisz typa z zamkniętymi oczami na półce z winami. I te jego fałszywe widzenia. I wiesz co, oni już nie wiedzą, jak mają na imię. Wiesz, jak oni się nazywają? Pan mi powiedział. Z nimi rozmawiasz i główna sentencja brzmi tak. Przez całe ich pierwsze okresy tego freestylu brzmią tak. Pan mi powiedział. Pan mi powiedział. Pan mi pokazał. Pan mi powiedział. Pan mi powiedział. Pan mi pokazał. Pan mi pokazał. Pan mi powiedział. Pan mi powiedział. Pan mi pokazał. Pa, 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 pa. Ja mówię, człowieku, ja przy tobie jestem amator. Dawaj na ty, odbierz majka, rób 8 sesji. Non stop. Wszyscy słyszą Pana, ale się tu, kurczę, nic nie zmienia. Proroctwa. Człowieku, Samuel to amator przy tych naszych. Pan mi powiedział, Pan mi pokazał. A najlepsi są ci, którzy tego słuchają i robią, co ci im mówią. To jest drugi poziom odpału. I tak sobie się bawimy. Przebudzenie. Pan mi powiedział, a co ci powiedział? Że jestem wielki. Co? Pan ci powiedział, że jesteś wielki? To chyba Pan przez małe P. Na pewno nieprawdziwy Bóg. To jest te słowo? To jest te posłanie do ciebie z nieba? Messenger przylatuje anioł i mówi, jesteś wielki. Trzeba zlikwidować głupotę z kościoła, bo nigdy przebudzenia nie zobaczymy. Jest takie powiedzenie w kościołach. Nie no, jak Pan powiedział, to się z tym nie dyskutuje. Zacznijmy z tym dyskutować. Zacznijmy z tym dyskutować. Tak, Pan ci powiedział? Dawaj, pogadajmy o tym jeszcze trochę. A gdzie byłeś ostatnią niedzielę? A mnie nie było. A co? A no to powiedz. A czemu? No bo Biblia jest napisana w Hebrajczykach, żebyście nie opuszczali wspólnych zebrań, jak niektórzy mają zwyczaju. Nie doczytałeś? A nie, no wiesz, bo ja tak, Duch Święty mi powiedział, że co druga niedziela mam wolne. Aha, i ten sam ci mówił o tym twoim proroctwie? A, okej. Wariactwa. Wariactwa. A więc Jezus ich zgromadził. Jezus był z nimi, a oni przy nim. Co następne? Wkuwał w nich wizję. Wypalał na ich sercach marzenie, malował im obraz Bożego Królestwa, posłał ich na adres Ducha Świętego, mówi, oczekujcie, jak stąpi, idź.
to samo, co z Korneliuszem. Stajesz w miejscu oczekiwania przed Panem, modlisz się. Najpierw jesteś przed Panem, jesteś z Nim jedno. Następnie poznajesz Go, Jego głos. Następnie otrzymujesz zadanie. Pomiędzy tym okres wyposażania. Może być na przykład 6 zjazdów Now School, na przykład. I następne co? Posłanie. Nie możesz nic pominąć, ale ludzie dzisiaj mówią, Pana czuję. Powiedz mi, gdzie są zmiany w życiu u ludzi wokoło Ciebie? Chodzisz w tak potężnym namaszczeniu, ale nic się stary nie dzieje. Przestańmy pajacować i wierzyć w to, że z Bogiem to chodzi o dreszcze na karku. Wiesz, o co chodzi dla Boga? Jak już Cię dorwie z królestwa ciemności, jak już Cię złowi dla siebie, jak już Ci wyleje na Twoje puste serce pełnię miłości, wtedy Cię obmyje, oczyści, zacznie przygotowywać i mówi tak, robota jest do zrobienia. 38 baniek Polaków jest do wygrania dla Pana. Musimy po to pójść, musimy coś zrobić, a nie możemy ciągle siedzieć i mówić, Pan mnie dotyka. Pan mnie dotyka. A więc On ich wyposażał, uczył i wkładał w nich wizję. Jaką wizję? Rozrostu Królestwa Bożego. Jaki ustanowił im porządek? Porządek im ustanowił Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Wiesz, co mi to pokazuje? On chce rozciągać to coraz bardziej. On chce, żeby Jego Królestwo było rozpychane. On chce odbierać kolejne terytoria. On chce, żeby było nas więcej. On chce, żebyśmy byli odważniejsi. On chce, abyśmy mocno wykrzyczeli Jego imię. On chce, abyśmy całym ludem zwołali się razem, zrobili kilka kółek wokoło Jerycha, oddali głośny okrzyk na Jego dźwięk i wtedy co? Mury Jerycha padają. Mury religii muszą pęknąć w tym kraju. Musimy. Nie ma innej opcji. W moim chazon jest to, co ja widzę. Musimy się skleić. Nie znaczy, że wszyscy wszystko robić tak samo, ale musimy się skleić. W jednym celu Polska będzie zbawiona. Polska musi być zbawiona, bo to jest to, co krzyczy i to, co tańczy w rzeczywistości Chazon. Wszystkie znaki, jak wchodzisz do drzwi Chazon, wchodzisz na platformę Chazon, tam wszystko miga w jednym rytmie. Polska będzie zbawiona. Przebudzony Kościół, rozpalony Kościół, Kościół pełen chwały, Kościół pełen mocy, Kościół pełen dynamis, Kościół pełen pasji, Kościół pełen znaków i cudów, Kościół pokorny, Kościół ścigający się wzajemnej miłości, zmiana Polski. Wszystko tak miga. Non stop tak miga. Ciągle tak miga. Wiecie, co powiedziałem w sierpniu? Na czasie poruszenia w Warszawie? Powiedziałem takie zdanie i tak ludzie popatrzyli na mnie. W sierpniu. Powiedziałem, zachęcam was, żebyście przyjechali na czas na This is our time we wrześniu. Ja już byłem, było fajnie. I ludzie patrzą, co gość chlapnął. I na live streamie Wika w studio zapytała mnie, pastorze, wspomniałeś, że na czasie poruszenia mówiłeś, że byłeś już na This is our time, na którym właśnie jesteśmy. I jak to jest? Ja mówię, 1:1. 1:1. 1:1. Czy wiem wszystko? Zupełnie nie. Czy popełniam błędy? No oczywiście. Czy jestem wszechwiedzący? Bardzo nie. Czy jestem idealnie pokorny? Nie. Czy posiadłem całą mądrość? Nie. Powiem tak, czy jestem przygłupem? Tak. Czy popełniam błędy? Mnóstwo. Ale coś w tym chazonie widzę. Ale widzę. I nie jest to pychą, że dzielę się z wami, co zobaczyłem i z wiarą was do tego zachęcam. I to, co zobaczyłem, a jest tam kilka rzeczy, ale jedna z nich, która jest dla nas dziś, to, zanim to powiem, jest, że This is our time, to nie jest konferencja. I teraz... Ale jak to?
przyjechaliśmy na 3-dniowe wydarzenie do Warszawy. Są bloki sesyjne, są wykłady, jest uwielbienie. Weźmiemy 10 innych tworów, które wyglądają tak samo i te 9 mówią, że jest konferencja. A dlaczego ty mówisz, że to nie jest konferencja? Ponieważ to nie ma początku w piątek na porannej sesji i nie ma końca na tej sesji. To jest movement, ruch Polski i Europy w celu zbawienia. To jest tylko zjazd. My się tylko tu zjeżdżamy, aby wsłuchać się w to, co Pan mówi. I to, co mi Duch Święty pokazał, pokazał mi wyraźnie, że this is our time. Musi rosnąć w siłę pod względem wymiaru Jego namaszczenia, wymiaru Jego obecności oraz frekwencji, wpływając w proroczy sposób na Kościół w Polsce i w Europie. To jest to, dlatego powiedziałem, moja główna potrzeba odwagi nie była w obszarze finansów, w tym obszarze. Powiedziałem wam na początku, potrzebuję odwagi i dopowiem wszystko, co mam powiedzieć. I coraz mniej będę się cackał, bo jestem tym zmęczony. Nie będę przepraszał za to, co widzę. I nie będę przepraszał i upróbował opowiedzieć, że jest to w innym kształcie niż jest. Wierzę ogromnie, że nie jesteśmy zbawcami narodu. Nie uważam, że posiedliśmy monopol na wszystko. Nie uważam, że jesteśmy najlepsi z najlepszych. Nie uważam, że ktoś na tej sali jest Mojżeszem narodu, ale wierzę, że Nations on Fire i This is our time ma do odegrania bardzo kluczową rolę w tym kraju. Wierzę i nie będę za to przepraszał. Ogromnie w to wierzę. I chcę was zachęcić. Jak zachęcić? No tak, no co mi zostało? Żebyśmy tu przyjeżdżali co roku, ponieważ kościoły są inne po tych baletach. Coś się zmienia i znowu pastor Mariusz krzyczy. Bo oni na to wszystko jeżdżą i tam ich telepie ciągle. O i znowu. Kochani, szczerze, lała mi się dziś z rana krew z nosa. Mam zarąbane płuca. Nie mogę oddychać normalnie. Mam oczy przekrwione, jak mnie ludzie na wejściu zobaczyli, pobiegli po krople. Gdziekolwiek idę, ludzie patrzą i myślą, czy nie jestem pijany. Czy wy myślicie, że ja to robię, bo mi się nudzi? Myślicie, że ja taką krwawicę urządzam i kwiatki żonie na tiocie daję? Wiecie dlaczego? Bo to jest najlepszy moment. Myślicie, że ja się bawię, bo mi się nudzi? Ha, se poróbmy. Ja w to wierzę, bo to zobaczyłem i ciągle to widzę i to coraz bardziej jest wyraziste i im więcej się modlę, im więcej uwielbiam, im więcej otwiera mi się chazon, tym bardziej widzę, że przebudzenie jest na wyciągnięcie rączki. Komu? Podniesiemy uwielbienie. Powstajmy. Kilka miesięcy temu zapisałem sobie w modlitwie odbierając, że na koniec Pan chce, abyśmy mocno w jedności oddali Mu chwałę. Abyśmy mocno w jednoczonym dźwięku oddali Mu chwałę. Wiecie dlaczego? Tak proszę zawsze, cały czas, abyśmy nie wyjeżdżali przed końcem, abyśmy zostawali do końca, bo kiedy Duch Święty widzi, Duch Święty umie liczyć, ile daliśmy Mu przestrzeni, On wie, że jest 8 bloków sesyjnych. I wiesz co? Duch Święty nie zamierza na 8 nas zostawiać. Dlatego this is our time to nie jest wydarzenie, na którym możesz się zawijać na ostatniej sesji. To jest tylko raz w roku, błagam was. Bądźcie od dechy do dechy.
nie spocznę, dopóki nie rozwalimy tego systemu religijnego w tym kraju. Ale potrzebujemy armii, potrzebujemy bandy, potrzebujemy grupy szaleńców, którzy powiedzą: jestem w tym, jestem w tym. Jak jesteś, to przyjdź do przodu. Halleluja! Halleluja! O Panie! O Panie! O Panie! O Panie! O Panie! O Panie! Musimy się zatracić. Wiecie, czego musimy dotknąć? To mi pokazał Pan. Chazon w kontekście widzenia w zachwyceniu. Musimy dotknąć podczas tego uwielbienia. Potrzebujemy dotknąć chazon, czyli wizji w stanie zachwycenia. A więc kiedy uwielbiasz, zatracasz się w nim. Kiedy uwielbiasz, myślicie, że to jest kurtuazja konferencyjna, powiedzenie zamknij oczy? Mam 30 lat i nie ma co. Ja mam taki podręcznik terminologii konferencji. O, słynne powiedzenie konferencyjne, zamknijcie oczy. Więc tak sobie używam 16 razy w trakcie eventu. Nie! Wiecie dlaczego? Bo czuję, że w danym momencie schodzi na nas chazon. I jak wy patrzycie na biedaka, jak wy patrzycie na resztę biedaków, albo na siebie nawzajem, którzy nie mają nic do zaoferowania. Dlatego mówię, zamknijmy nasze oczy, żeby skupić się całkowicie na Nim. Żeby nie rozpraszać się o to, co jest wokoło, o to, co jest. A kiedy mówię niekiedy słowa w trakcie uwielbienia, a teraz rozejrzyjcie się wokoło, odwróćcie się dookoła i obejrzyjcie to. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie odbieram, że jest chazon w kontekście uwolnienia obrazu proroczego, jak będą wyglądały kościoły. To nie są puste teksty, ale wiecie, co zauważyłem? Nawet po tym, jak usługuje pastor Ricardo i Patricia Rodriguez, wystarczy, że coś jest w formie, której nie kumamy i się zamykamy. Wystarczy, że wlecą ci z wiolonczellą na dzień dobry i ty myślisz, co to jest? Co to wejście? Co to za takie dziwne rzeczy? I tylko dlatego, że Pan go tak prowadzi, że jak się modli, to chlapnie komuś, to ludzie mówią, a nie, to ja się nie poddaję, bo ja nie będę upadać na zawołanie. A wiesz, co ja chcę zrobić? Wiesz, dlaczego klęknąłem? Ja nie klękałem przed Nim, kiedy się o mnie modlił. Wróciłem na przerwę, a Duch Święty mówi do mnie, niektórzy na tej sali myślą, że Ty klęknąłeś przed Nim. Ja się uniżyłem przed namaszczeniem. Wiesz dlaczego? Bo ostatnie moje miesiące to była modlitwa. Panie, obdarz mnie znakami i cudami. Chcę widzieć wskrzeszenia. Chcę widzieć uzdrowienia. Spektakularne. A gościu mi wjeżdża z proroctwem i mówi do mnie: Bóg obdarza cię znakami, uzdrowieniami i cudami. Jeżeli się o to modlę od miesięcy na kolanach, to przyjmę to na kolanach. Wyrzućmy z siebie te uprzedzenia. Wyrzućmy z siebie ten cynizm. Wyrzućmy z siebie te kontrolowanie tego wszystkiego, że my wszystko musimy wiedzieć, jak się układa. Wszystko musimy rozumieć. O Boże, przed Słowem zaczął się modlić o ludzi, jak to będzie. Mówi, żeby wyjść, a wszyscy wychodzą. W desperacji biegną. Czy myślisz, że on na iPadzie ma napisane wezwanie ludzi do przodu? A, do przodu! Nie. A wiecie, dlaczego jest uwielbienie w trakcie jego usługi? Bo wtedy Duch Święty porusza się w jego usłudze. A wiesz, dlaczego ja nie mam na ten sezonie w całym moim kazaniu muzyki? Bo potrzebuję jej w ostatnich momentach. Dlatego regularnie mówię, Michał, pomóż. Bo są momenty, w których ja czuję, teraz jest to potrzebne. Musimy przestać wkładać Ducha Bożego do pudełek. Musimy zacząć być otwarci.
musimy złamać religiozę i ograniczające myślenie o żywym Bogu. Wszystko musi mieć logikę. Przepraszam, nie zrozumcie mnie źle. Kto nie może, to nie może. Ale przyjadę. Teraz też to do mnie przychodzi. To nie jest mój punkt. Teraz przyjadę na This is our time. Nie przyjadę w czwartek. Przyjadę w piątek, bo zaoszczędzę 300 na hotelu. Masz cały rok na te 300 i później cały piątek chrapiesz, bo wyjechaliście o 3 nad ranem. Zamiast przygotować swoje ciało, swoje serce, Jezus chciał objawić swoim uczniom coś najlepszego, a oni co? Zasnęli. Masz cały rok. Cały rok. Myślisz, że na live streamie, kiedy mówiłem i przygotowywałem was do Tiotu, mówiłem, bądźmy równo. Bądźmy o 11:00 już na sali, bo będzie opening. I teraz pytanie. Był namaszczony ten opening, te wideo? A teraz poczekajcie. A popsuł się sprzęt? Popsuł się. A wiecie, o co modliliśmy się? Jeden z punktów. W kościele mieliśmy od około miesiąca czasu modlitwę codziennie. 10 punktów. Jeden z punktów, żeby nie nawalił sprzęt, bo wiedzieliśmy, że diabeł będzie kładł na to łapy. To się wszystko łączy. Błagam was. Choć trochę zaufania. Nie, tam wiesz, od 11:00 będą mącić do 12:00. Przyjedziemy na 12:00 na sesję. Boże. Zero hazon. A więc potrzebujemy zaufać. Potrzebujemy zaufać. Kiedy twój pastor mówi w twoim mieście, kościele, czuję, że powinniśmy zebrać się w sobotę na dodatkowym spotkaniu i się modlić, to przyjdź na te spotkanie, a nie mów, a ja nie czuję. Kiedy pastor mówi, będziemy pościć, jest 21 dni w styczniu, będziemy pościć, to może nie dasz rady 21, ale dołącz się do tej inicjatywy. Weź choć jeden lub dwa lub trzy. Jak nie możesz żyć bez mięsa, to przynajmniej blenduj tego indyka, ale coś, kurczę, zrób. Rozumiecie? Choć trochę tej postawy, że chcę się dopasować. Tej postawy, ja, okej, jestem na tej mojej drodze, szukam tych oślic, wiecznie jej nie znajduję, ale żadnego Samuela nie pytam. A więc, kochani, zatraćmy się teraz w uwielbieniu. Okej? Pan coś na was zrzuci. Ja też chcę. Ja też chcę, żeby coś na mnie zrzucił. Zamknijmy nasze oczy. Powiedz, Panie, nie wiem, co on gada, ale chcę tego. Potrzebujemy tego, Panie. Potrzebujemy. Własna duma zdaje mnie wy.
Panie, modlę się, aby otworzyły nam się oczy na duchową rzeczywistość. Panie, ja modlę się, aby kurtyna opadła i abyśmy przejrzeli, Panie, w duchu. Dla tych, którzy już widzą, modlę się, Panie, aby to było jeszcze bardziej wyraziste. Abyśmy zapragnęli, Panie, stać się ludźmi modlitwy. Panie, ja modlę się, aby każdy z nas zrozumiał, że w swoim życiu prywatnym, jak i w kolektywnym życiu wspólnoty Kościoła potrzebujemy budować ołtarz modlitwy. Potrzebujemy budować tron Bożej obecności, ponieważ bez modlitwy, nieustannej modlitwy, nie możemy widzieć wyraźnie. Nie mogą nasze modlitwy przelewać się w czaszach. Nie mogą nasze modlitwy być piękną wonią, jeżeli nie modlimy się, jeżeli nie napieramy. Dlatego, Panie, modlę się, abyś wzbudził w tym pokoleniu, w tej godzinie ducha modlitwy, Panie. Ducha modlitwy! Ducha modlitwy! Cześć! Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!